Ona jest jakąś pierdolniętą TikTokową katoliczką. I to taką zdrowo, taką... Proszę zapiąć pasy. Przed zobaczeniem tego filmiku każdej osobie o poglądach lewicowych, jak i prawicowych polecam zaparzyć sobie melisę i ją wypić. Dlatego, że melisa działa relaksująco i uspokajająco, a tutaj po dzisiejszym filmiku sądzę, że każdemu się to przyda. Szczęść Boże, z tej strony Najka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o marszach kolorowości. I teraz z grubej rury mówię. Ja mówię kolorować, dlatego że wiem, jak media są uczelone na inne słowa, więc stosuję takie zamienne słowa. O nie! Co za niespodzianka! Knurstwo używa zastępczych słów! Na pewne tematy, wiem jak media działają i wiem jak to jest. Natomiast ogólnie chyba wiecie o co chodzi. Przechodzimy kochani do konkretu. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, zgadza to przeróżne bonusy. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, cieszę się, że jesteście. Jak ktoś tutaj jest nowy, to zaznaczam, że jestem katoliczką, więc to jest takim katolickim okiem patrzenia na wszystko, co nas otacza. Kochani, pragnę zacząć od tego, że kończy się wreszcie miesiąc dumy. Miesiąc w ogóle widzę, że zaatakowany ostro przez szatana, dlatego że w tym miesiącu również była uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie dziwię się, że szatan sobie wybrał ten miesiąc jako taki miesiąc dumy. Przecież szatan zawsze musi wyjść tam, gdzie jest Jezus i zaatakować ludzi samego Jezusa, czyli nawet nas. Ale o to już nie wnikajmy. W każdym razie sądzę, że prędzej czy później każdy będzie potrzebował miłosierdzia właśnie samego Pana Jezusa, Jego miłosiernego serca. Szkoda tylko, że tak to się właśnie dzieje, jak się... Zacznijmy od tego, kochani, że niedawno było Boże Ciało i widziałam, jak ludzie na przeróżnych w ogóle stronach internetowych denerwowali się, że my, katolicy, chodzimy po ulicy i mówimy właśnie o tym, że żyjemy z Bogiem, modliliśmy się, przecież chodziliśmy właśnie z Najświętszym Sakramentem po naszych ulicach. I teraz słuchajcie, my, katolicy, nikogo nie obrażamy, do nikogo nie mamy spiny, nikogo sobie nie żartujemy. Tutaj mamy już na samym początku screeny na takim Marszu Równości, ludzie żartują z Eucharystii i w ogóle z samego ciała Pana Jezusa. Zresztą sami widzicie, macie oczy, kochani. Ja... A co, jak ten typ ma święcenia kapłańskie? To ci głupio będzie. Mi wypala oczy, jak ja to widzę. Ja jako katoliczka czuję się urażona. I teraz patrzcie, ludzie mają problem o to, że my jako katolicy chodzimy po ulicach i mówimy o tym po prostu, że jesteśmy wierzący i po prostu się modlimy, a tacy ludzie jakoś obrażają nas i... Największą ironią losu jest to, że właśnie te osoby chcą właśnie taki akcent... Jebaniec pokazuje, że ma opłatek na języku. O nie... i tolerancji, podczas gdy z nas sobie tutaj katolików żartują. Nie wiem, jak to działa, ale jest mi przykro. Natomiast prywatnie, powiem szczerze, znam kilka osób homoseksualnych, normalnie się ze sobą zadajemy. Te osoby same mówią, żeby w życiu nie poszedł na taki marsz, dlatego że to jest w pewien sposób zaprzeczenie tego, co oni tak naprawdę robią. Osoby homoseksualne od osób LGBT różnią się tym, że osoby homoseksualne po prostu żyją z tym, po prostu spotykają się z kimś, ale nie afiszują się z tym na lewo i prawo. Nie ma z nimi żadnych... No nie, kurwa, jak blokujecie ruch swoimi paradami śmierci, to jest dobrze, tak? Problemu. Oni nikogo nie obrażają, z nikogo nie żartują. Często są to osoby nawet wierzące i praktykujące. Są innej orientacji i nie robią z tym nikomu żadnego problemu. A osoby właśnie na takich marszach kolorowości wychodzą z tym i afiszują się tym wszystkim. Często nawet chodzą tam w różnych strojach, porozbierane. Nie wiem, co to jest, ale widzę nawet tam czasami... Pamiętajcie, nie chodźcie w strojach, bo jedna katoliczka dostanie apopleksji, no. I małe dzieciaki. Piękny przykład dla młodej społeczności. Pamiętajmy, że my jesteśmy też odpowiedzialni za to, jaki przykład dajemy sobom. Ja sama jako katoliczka czuję się odpowiedzialna, dlatego że też daję przykład. Też mimo wszystko jestem osobą, jakby to nazwać, medialną. Także mimo wszystko też muszę uważać na to, co mówię, co robię i tak dalej. A te osoby w pewien sposób właśnie promują kolorowość. I okej, tylko czy trzeba akurat w ten sposób, żeby atakować Kościół i atakować innych ludzi, którzy w pewien sposób najczęściej z nimi nie zgadzają? Oni mówią, że nie mają do nikogo żadnego problemu, ale na tych marszach Równości jednak wychodzi coś innego. Teraz w ogóle też jedno pytanie. No, wychodzi w chuj. Na przykład, że są zajęci sobą i mają cię głęboko w dupie. To wychodzi, nie? Ja znam takie osoby heteroseksualne, co normalnie o tym nie mówią, nie afiszują się, nie zakładają rodziny, nie uprawiają seksu. I kurwa, oni by nie poszli na taką demonstrację na Boże Ciało. Dostaję często wiadomości w stylu, że ktoś jako katolik też był na takim marszu kolorowości. I teraz pytanie, po co chodzi na taki marsz kolorowości? W jakim celu? Przecież jak tam wchodzisz, to w pewien sposób popierasz grzech. Bo mimo wszystko nie sądzę, żeby pan... Czy ona naprawdę się boi, że dostanie kurwa demonetyzację za... słowo parada równości? Bo ja nie rozumiem. Czy ona myśli, że dostanie żółty znaczek za paradę równości? What the fuck? Pan Bóg był z nas zadowolony, gdybyśmy tam poszli. Ja rozumiem pójść obok i zobaczyć, jak to wygląda, ale nie... Błogosławiony człowiek, który nie idzie z radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przebywa w towarzystwie szyderców. Dziewczyna, ty nawet kurwa nie umiesz przepisać cytatu z Biblii. Nie dołączę do tej społeczności i nie chodzić tam właśnie z nimi ich ścieżkami. Przecież też możemy zabłądzić.
Ja się tylko zastanawiam, jaki normalny katolik tam pójdzie, który serio kocha Boga. Przecież katolik powinien się wstydzić grzechu i jak już to powinien upominać. Bo okej, są tam kontrmanifestacje, okej, to jest spoko, to są moi ludzie, pozdrawiam ich serdecznie. Natomiast jeśli ktoś... No, jej ludzie to są ci, którzy chcą spuścić w pierdol gejom, albo stoją i krzyczą jak pojebani, że Jezus was wszystkich ogniem piekielnym wyczyści. Synu mój, nie wbieraj się z nimi w drogę, odwróć swe kroki od ich ścieżki, nogi ich Bogiem biegną ku złu, spieszą, by przelać krew. Jestem całkiem pewien, że to powinno być Bowiem, a nie Bogiem. Ale co ja tam wiem? Ja się na Biblii nie znam. No... To chyba tak, nie? Ej, no, nogi ich Bogiem biegną ku złu? Dołącza do tego marszu, to w pewien sposób akceptuje to, że ci ludzie publicznie pochwalają grzech, a pochwalanie... Kurwa, tylko nieakceptacja, no! Co my zrobimy, jak nas będą akceptować, no to ja pierdolę, no to już praktycznie śmierć, no! Zaakceptować kogoś, kto jest inny? Obrzydliwe! I would never. Like and subscribe. Ralindel dowozi najlepsze materiały, najlepszych szurów. Wynajduje z całego internetu. Ze wszystkich internetów! Ona nie wzięła nawet z Biblii Tysiąclecia tłumaczenia? Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swoje stopy, gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im krew chcą wytoczyć. Kurwa! Rusznic. To ty mi wytykasz, że się kurwa tego wyglądu czepiam, a teraz będziesz komentował, że o, bo chociaż dwa jest fajna, no. Grzechu jest również grzechem. Jeśli my widzimy kogoś, że ktoś źle czyni, a go nie upomnimy, to też ponosimy za to w pewien sposób odpowiedzialność, czy to w mniejszym, czy większym stopniu. Jedna osoba na tym Marszu Równości powiedziała, że identyfikuje się właśnie tutaj na tej Paradzie Równości i w pewien sposób chce pokazać innym, jak właśnie żyje. Teraz pytanie tak, jeśli oni mogą, to dlaczego my na przykład z Panem Bogiem nie możemy chodzić po ulicach, jak było Boże ciało? I dlaczego... Kto wam kurwa zabronił? Gdzie byli ci ludzie, którzy powiedzieli, nichuja nie wolno wam chodzić po ulicach? I dlaczego się nie obudziłaś, jak ci się takie straszne rzeczy śniły, no? Przecież to brzmi jak pozwalanie sobie śnić koszmary, no? My jesteśmy za to szkalowani, że mamy się z tym nie odnosić, ale oni się z tym mogą odnosić, podczas gdy my nawet za takich ludzi się modlimy. Troszkę się w tym wszystkim gubię, naprawdę jestem młodą osobą, ale tego nie rozumiem. Może mi ktoś w komentarzu wyjaśni. Ja widziałem, jak kolejne policjanci mandacie wypisują. Ej, do zurbanizator, powiedz, że to było naprawdę. Naprawdę działa, że oni mogą chodzić po ulicy i są za to chwaleni, ale ludzie, którzy wychodzą i się modlą i właśnie mówią publicznie o Panu Bogu, po prostu chodzą z Najświętszym Sakramentem i modlą się za innych ludzi, za dane osoby z danego domu, dlaczego to jest wtedy takie piętnowane, a coś, co jest grzechem, jest wychwalane, podczas gdy my, katolicy, nikomu nie robimy na ulicach krzywdy. My po prostu chodzimy i się modlimy. Spójrzcie na to zdjęcie. Kochani, ja jestem młodą kobietą, mam 23 lata, ale ja nie sądziłam, że ja nawet stanik źle noszę. Po prostu ja myślałam, że stanik, wiecie, nosi się dla podtrzymania pewnych dwóch obiektów na moim ciele, ale jak widzę, jednak jestem troszkę chyba inna. Dziewczyno. Naprawdę możesz powiedzieć piersi. Wolno ci. Wolno ci powiedzieć piersi. Że nawet robię to źle. W ogóle, drogie kobiety, drogie panie, jeśli to oglądacie, pamiętajcie, że nawet staniki nosicie źle. Jak widać, mężczyzna nam tu daje dobry przykład, że stanik należy nosić na głowie. Swoją drogą, nie wiem, co to miało na celu. Nie wiem, ale okej. Tam były takie, wiecie, małe jakby organizacje wspierające dane na przykład strony, dane po prostu organizacje, czy to właśnie jakieś firmy. I... Akurat siostra Mary Reid to jest całkiem zaangażowaną i aktywistyczną osobą, więc ja tam doceniam ją w opór. Tutaj, kochani, w pewnym momencie natrafiło się właśnie na tak jakby...
produkcję Netflixa. Ja kiedyś oglądałam ogólnie Netflix, ale zauważyłam, że tam jest coraz więcej właśnie treści, które dają zły przykład młodemu społeczeństwu i tak w ten sposób nas utożsamiają, jak i tak po prostu usprawiedliwiają pewne grzechy właśnie związane z kolorowością, współżyciem, przede wszystkim różne aborcje i tak dalej. Dlatego ja się kompletnie nie zdziwiłam, że właśnie Netflix w pewien sposób, w cudzysłowie, był też na tym marszu kolorowości. Nie zdziwiłam się, ale powiem prywatnie tak. Ja gdybym miała wybierać między Netflixem a Disney Plus, to wybieram Disney Plus. Na Disney Plus nie ma aż tak bardzo szkodliwych treści, nie ma aż tak bardzo promowanego z zachodniego punktu widzenia i tego postępu medialnego, jak i wśród. Oj, dziewczyno! Oj, dziewczyno! Jeszcze widać, nie zeksplorowałaś katalogu Disney Plus. Jeszcze widać, nie zeksplorowałaś go dobrze. Jak mi chcesz powiedzieć, że w Disneyu to tego całego gejostwa nie ma, to jeszcze mało wiesz. Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Mało wiesz. Nie? W sensie ja rozumiem na przykład taki Loki, to nie jest obrzydliwe gejostwo, bo on się zakochał sam w sobie, więc to jest takie nie gejostwo, nie plugawe tego, nie plugawe zachodnie myślenie, nie? A... Ale jakby nie mówcie jej, że Orville istnieje, bo ja słyszałem, że tam jest dużo takich rzeczy, od których prawacy dostają palpitacji. Więc szkoda, żeby taka kopalnia kontentu dostała wylewu, nie? Ludzi. Także gdybym miała coś wam polecić, to szczerze wam polecam Disney Plus. Za tę stronę jestem bardziej pewna niż właśnie za Netflix. Na Netflixie piętnuje się wszystko, co dobre i wychwala się to, co złe. Pamiętajcie o tym. W liście do Tesaloniczan, chyba jeśli się nie mylę, czytamy, nie ma już mężczyzny i nie mam kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy jedni w Jezusie Chrystusie. Tutaj jeden ziomeczek mówi o liście do Tesaloniczan, gdy tak naprawdę to jest list do Galatów. I w ogóle cały ten cytat brzmi tak... Ale go zaorała! No teraz to już w ogóle nie ma, pozamiatane, skończyło się, nie ma. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś w jednym Chrystusie Jezusie. I kochani, tutaj nie chodzi o to, że Jezus zniósł płcie. Tutaj chodzi o moment, w którym każdy z nas jest równy na zbawienie Boże, w którym my możemy dążyć do Jezusa. Nieważne kim jesteś, ty możesz dążyć do Jezusa. Nie chodziło tutaj o to, że Jezus zniósł płcie, że nie ma kogoś takiego jak kobieta i mężczyzna. Na samym początku w Księdze Rodzaju jest napisane, że jest tylko i wyłącznie mężczyzna i kobieta. Z Księgi Rodzaju polecam sobie więcej tekstów poczytać i zobaczyć, jak świat został stworzony. Bo w pewien sposób nawet biologicznie się to nie zgadza, że są jeszcze inni ludzie, ja nie wiem, polecam nie wycinać tekstów z Pisma Świętego pod swoje własne widzimisię. Jezus... Ej, ale... Kurwa... Zczajcie, jak bardzo niezdolnym do introspekcji trzeba być, żeby po tych cyrkach, które ona tu wyczynia, chlapnąć coś takiego. Przecież to już jest jakaś patologiczna niezdolność do dokonania introspekcji. Naprawdę. Ona... Jesus. Nie popiera grzechu. Jezus nigdy nie powiedział, że są jakieś inne płcie i że mężczyzna może zamienić się w kobietę, a kobieta w mężczyznę. Nie ma czegoś takiego. Proszę tutaj, nie ba... No i kurwa kazał wam i zakazał też mieszać tkaniny. I chodzić w ciuchach z dwóch różnych tkanin. Chcemy się założyć, że w jej ubraniu stykają się dwie różne tkaniny? Ja myślę, że to jest łatwiusieńki zakład. Bawić się w tłumacza Pisma Świętego, że Jezus na to zezwala, bo Jezus nie zezwala. Nic się nie zmieniło. Nic. Poza tym Jezus piętnuje grzech. Polecam tutaj się zapoznać z listem do Koryntian, który jest dość ostry na ten temat kolorowości. Może warto by było doczytać, jak to w ogóle wygląda. Tutaj mamy taką...
List do Koryntian. Czekajcie, który? Koryntian. Kor 6. Kor 6, 9, 10. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, ani nie odziedziczą Królestwa. Kurwa, to już w ogóle, jakbym się kierował tym samym tego, tym listem, to powiedziałbym chuj, nie warto, nie? Odpuśćmy. Odpuśćmy. To szkoda czasu, nie? Lesbianizm, okej. Okay. Pamiętajcie? Jak chcecie, wiecie, na tej samej zasadzie, jak Bóg nie widzi, jak Bóg nie widzi, kiedy w pupę, to jak będziecie NB z preferencją na osoby identyfikujące się jako mężczyźni, jesteście safe. Więc po prostu be clever about it, nie? A potem królestwo zadłużone komórki na głowie i chuj. Takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni, nie pana zostaje przez ducha naszego Boga. No. Dobra, lecimy dalej z tym cyrkiem. Na ten temat kolorowości. Może warto by było doczytać, jak to w ogóle wygląda. Tutaj mamy taką nauczycielkę z liceum. Liceum jakby to pokolenie jest nietolerancyjne? Chyba już nie, chyba to pokolenie... Nie, oni bardzo potrzebują naszego wsparcia ze starszych. Tutaj mówi o wsparciu dla młodych osób i że te osoby tego potrzebują. Pytanie tylko jedne, czy te osoby naprawdę potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o coś tak złego? Czy my naprawdę jako dorośli ludzie mamy też popierać ludzi, którzy źle czynią i którzy w pewien sposób narażają młode społeczeństwo na takie odskocznie od normy? Czy my naprawdę mamy na to wszystko zezwalać? Ja nawet znam psychologów. Moja odpowiedź brzmi, jeszcze jak! Którzy nawet to piętnują, ale nawet nauczycielki stają się teraz coraz bardziej postępowe i pochwalają zło, zamiast dawać dobry przykład. Pamiętajcie, że komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać i od tego będzie się wiele właśnie oczekiwać. Więc nauczyciele powinni również w pewien sposób coraz bardziej... W jaki sposób to powiedzenie ma zastosowanie do nauczycieli? Komu wiele... What? Dlaczego to ma się odnosić do nauczycieli? What? The fuck is going on? Ona tutaj tworzy jakiś pojebany lore. Pomagać ludziom wrócić na ich właściwy tor, a nie, że będą jeszcze publicznie, czy to nie publicznie, czy to klasowo, czy to szkolnie, czy to na jakichś wyjazdach, pochwalać coś, co jest bardzo złe. Przecież wy, nauczycielki, uczyliście się o biologii i wiecie dobrze, że są tylko dwie płcie, a wy to mimo wszystko chcecie pochwalać. To wy nagle zaprzeczacie nauce, którą przekazujecie z pokolenia na pokolenie? Jak to w ogóle wygląda? Proszę teraz uważnie słuchać tutaj, oto tak... O, wy nauczycielki, widzicie? Widzicie? Wy nauczycielki się uczyłyście biologii, no. Wiecie, że są tylko dwie płcie, ale gonadalne? Chromosomalne? O których pciach mówimy? O których pieciach mówimy? Bo myślę, że jak już mówimy o biologii, to powinniśmy konkretnie, nie? Powinniśmy przećwiczyć to, że no jednak w takich sytuacjach należy rozmawiać o konkrecie, a nie o jakichś tam wymysłach, farmazozonach. Tego pana. Maria wychowałaby jak swoje, bo dokładnie tak jest. Mówimy o Jezusie, że kochał wszystkich, więc Maria wychowałaby nas jak swoje dzieci. Kochani, ja wam powiem tak, żyję 23 lata na świecie i nigdy nie słyszałam, żeby Maria pochwalała coś, co jest grzechem. W objawieniach fatimskich Maria jasno wyraziła się na temat Kurwa! Ja żyję 23 lata i jestem ekspertką od rzeczy, które przywidziały się ludziom w Fatimie. Najlepiej. Pamiętajcie, jakby ważne jest to, co się ludziom przywidziało w Fatimie
I te przewidzenia z Fatimy to jest wiążąca linia polityki Maryi, nie? Ona robiła wszystko tak, jak się uwidziało ludziom, którzy sobie ją halucynowali czy coś. Piekła i na temat tego, że do piekła najczęściej trafiają dusze, które tutaj na ziemi najbardziej grzeszyły właśnie względem przykazania szóstego, czyli właśnie nie cudzołóż, bo cudzołóstwo tutaj opiera się właśnie również pod względem kolorowości. Tutaj też jest zahaczany ten temat. W ogóle swoją drogą ksiądz Glass kiedyś mówił, że nawet właśnie najmniejszy kontakt właśnie z kolorowością może w bardzo dużym stopniu zagrażać naszej duszy. Szatan uwielbia małe igiełki i on później z nich robi widły. Dosłownie, to jest ziomek, który nawet z najmniejszego pocałunku osu właśnie o tej samej płci potrafi zrobić dosłownie burzę w naszej duszy i zagrozić naszemu zbawieniu. Proszę was, uważajcie na siebie i nie słuchajcie tak. Czemu ona nagrywa rzeczy w pokoju, w którym jakieś dzieciaki drą ryja? Czy ktoś zna jej lord i wie dlaczego jakby ona to nagrywa tak jakby była przedszkolanką na przerwie? Rzeczy w stylu, że Maria albo Jezus coś by popierali. Jasno są ustalone przekazania, jasno jest napisane w Piśmie Świętym, że to jest dla Boga, tutaj to jest ostre słowo, natomiast mimo wszystko my mamy uważać, a mamy właśnie nie... Czekajcie, ale teraz ja nie wiem, jakie to jest... Kurwa, ej, nie, ale teraz poważnie mówię, o jakie słowo jej chodziło? To jest dla Boga, W sensie, że tam było napisane, że to jest dla Boga zjebane, czy co? Bo ja nie ogarniam tej kuwety. Co znaczy he, ja chcę wiedzieć. KEUP20, dobra, jedziemy z KEUP20. KEUP20. Chuj, nie znalazłem. KEUP20. I dalej Pan powiedział do Mojżesza, mów do Izraelitów, ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedli się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi i nie zabije go, to ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród swojego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan Bóg wasz, będzie strzec ustaw moich i wykonywać je. Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Jestem Pan, który was uświęca. O kurwa. To już takie grube. Nie spłukujcie z Molochem. 13 ma być. Czyli to ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią. Sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Kurwa, wiedziałem. Chrześcijaństwo faworyzuje lesbijki, no. Lesbianizm wygrany. Mężczyźni jak zawsze przejebane. No, kurwa, nie ma inaczej, no. Nie bluźnić i nie popierać czegoś, co jest złem. Mamy nie bluźnić w ten sposób, że nie mamy ludziom mówić, że Maria pewnie by wychowywała jak swoje. Okej, Maria by nas wychowywała, Maria nas kocha i Maria nas chce mieć blisko siebie, tak jak sam właśnie sam Pan Jezus. Ale tu trzeba skupić się na tym, że Maria też potępia grzech. Proszę was, nie róbcie z niej takiej kolorowej panienki, bo ją w tym momencie obrażacie. To jest Maria symbol... Kolorowa panienka Maria! Weźcie, ogarnijcie dupy, nie róbcie z Maryi kolorowej panienki! Dzień dobry, The Void of Oxygen. The Void Oxygen, po prostu. Jedziemy! ...zjąca czystość, a nie Sodomę i Gomorę, którą wy tam promujecie. Kochani, jak ja zrobiłam ten eksperyment społeczny i właśnie w pewien sposób dałam ludziom na miastkę tego, co mi tak wiele miesięcy rozmawiali, czyli że jestem dziewczyną pewnie homoseksualną, to jakoś jak wtedy tak publicznie było o tym głośno, to ludzie pisali do mnie z przeprosinami, że mnie źle potraktowali. Przecież wystarczy tylko wstąpić w społeczeństwo LGBT, nieważne jakie masz poglądy, ważne, że po prostu jesteś wśród swoich.
Szatan nas nieźle czasami przyjmuje i nieźle nam mydli oczy. Właśnie takimi zagrywkami, że jesteśmy akceptowani, podczas gdy tak naprawdę staczamy się na dno. Kurwa! Słuchajcie, ja wiedziałem, nie ma nic gorszego niż bycie wspieranym. Jak tylko ludzie zaczną was wspierać, lejcie ich po mordzie. Nie powstrzymujcie się. Najgorsze, to, bo wiecie, że to szatan jest. Jak przychodzi co do czego, wiedzcie, że to szatan. Dlatego po tym go poznacie, że jest dla was miły. Ogólnie, mili ludzie, chujowość. Nie zadawajcie się z miłymi ludźmi. Lepiej tutaj wszystkich od razu skreślić. Tu nie ma co ryzykować. Bo wiecie, raz poliżecie po jajcach szatana i potem już nie będziecie mogli przestać, ani mogły przestać lizać po jajcach szatana. Czy cokolwiek tam robić, co dla Boga jest obrzydliwe, co było pod... Nie. Tutaj mamy też fajny filmik, posłuchajmy. Jakie cechy szatana najbardziej ci imponują? To, że nie bał się postawić gdzie największemu autorytetowi, jaki jest Bóg. Czy serio szatan tobie imponuje tym, że się sprzeciwił i że zgrzeszył i że jest na samym dole piekła, że on rządzi całym piekłem, w ogóle siedzi na największym tronie zła, jaki może być? Czy serio tobie to imponuje, że ktoś zrobił coś złego i ty za nim idziesz? Jak to w ogóle... Krótka odpowiedź brzmi, no kurwa, raczej nie inaczej się, Fowo. Wiecie, trochę tak, no. Działa, dlaczego ludziom imponuje zły czyn? Jak to w ogóle jest? Tutaj na koniec jeszcze, jak widzicie, mamy takie zdjęcie, gdzie dziewczyna nosi bardzo, bardzo duży krzyż. I kochani, wytłumaczcie mi jedno. Dlaczego na takich paradach, gdzie promuje się grzech Sodomę i Gomorę, ktoś bierze symbol zwycięstwa nad grzechem? To jest hipokryzja, bo w tym momencie ta dziewczyna jakby ukazuje tak naprawdę, że nosząc krzyż, ona jest właśnie za tym, żeby w pewien sposób właśnie zwyciężyć grzech. A na tym właśnie marszu jest promowany grzech, czyli jednak ona by chciała mimo wszystko zwyciężyć. Po co wy, kochani, na tych marszach równości nosicie te krzyże? Krzyż jest symbolem Jezusa. Symbol, który mówi o tym jasno, że grzech... No a wszyscy wiadomo, że owoc żywota twojego Jezus. Więc nie wolno popierać Zusu, więc nie noście krzyża Jezusa. Kurwa, no proste, nie? Jak możecie tego nie ogarniać? Jak wy możecie tego nie ogarniać? Grzech został zwyciężony. Pan Jezus pokonał grzech na krzyżu. Pan Jezus brzydzi się grzechu, więc czemu go tam zabieracie i czemu tak bardzo bluźnicie i czemu mówicie o tym, że Jezus tolerowałby właśnie taki grzech? Jezus kocha ludzi, ale Jezus brzydzi się grzechu właśnie takiego, jak właśnie cała ta kolorowość. O tym należy pamiętać. Swoją drogą jeszcze jedna kwestia, bo tam bardzo dużo sześciokolorowych tęcz. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale liczba 6 symbolizuje niedoskonałość. Liczba 7 symbolizuje doskonałość i taką, wiecie... A 6 symbolizuje niedoskonałość i w pewien sposób brak czegoś, kogoś i tak dalej. Może jednak coś w tym wszystkim jest. Liczba 666 jest symbolem właśnie apokaliptycznego znaku bestii. Ludzie uwielbiają chyba na tych paradach równości te sześciokolorowe tęcze. Czyli symbol niedostatku. Ta jej ekspresja, kurwa, naprawdę dodaje mnóstwo do tego show. W sensie, ja nie wiem, czy ten spektakl byłby taki dobry, jakby ona nagle nie uciekała głową i nie... To jest apokalipsa bardzo. Jakby, kurwa, dziewczyna jak umie robić show. To jej trzeba oddać. To trzeba przyznać, że rozkminiła sprawę i że wiedziała, co dodać, żeby to dobrze się sprzedawało. To nie każdy tak umie. To nie każdy tak umie. Docencie. Niedoskonałości, jak i takiego wybrania i stawiania na siebie. Bo właśnie tam jednego koloru brakuje, koloru indygo, czyli samego Pana Boga. Coś właśnie w taki oto sposób. No, to chyba na tyle. A, jeszcze na koniec coś, co mnie bardzo ostatnio rozśmieszyło. Ja ogólnie zapisem nie jestem, ale ostatnio dostałam link właśnie tutaj takiego filmiku. Dostałam ostatnio link do filmu, w którym występuje pan Jarosław Kaczyński. Posłuchajcie sobie, to jest właśnie na temat kolorowości. Chodzi szczególnie o jedno zdanie. Ja bym to badał, ale... Tym oto akcentem śmiesznym chcę zakończyć ten bardzo długi filmik. Cieszę się, że jesteście. Uważajcie na siebie. Dziewczyno, ja kręcę filmy po 3 godziny, a ty mi, kurwa, proszę sobie w momentach mówisz, że tego widać, jaki masz... Widać, że masz problemy z tego utrzymaniem uwagi. A co dopiero... Co dopiero z ogarnianiem bardziej złożonych kwestii. Jaro powiedział, że on by to badał. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha.
Aha. Także, you know, pozamiatane. Nie dajcie się wciągnąć w tą zagrywkę szatana, gdzie niby jest wielka wolność i wszyscy mogą robić, co chcą. Proszę was, nie róbcie tego. Kochani, przy tym okazji jeszcze pragnę na koniec przypomnieć, że można wspierać mój kanał i zyskać za to przeróżne bonusy. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich. Buziaki, szczęść Boże. Trzy to liczba boska, 3 razy 2 niedoskonała i niepełna, ale 3 razy 2 razy 2 już doskonały porządek całej ludzkości. Co? Dwie nieskończoności u Caroline i Dakrowa. Jedna nieskończoność. Naked Night Shifter, 300 Hour Minimal Wage Enjoyer. Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Sakumiak, Elej, Ranafe, Mogorca Sajnok, Czubeska, Neuroshima, Czesistym Janek, Krzysztof Kareński, Adam Izydorczyk, Dawczyni Kawy z Ciastkiem, Michał Piotrowski, Paul Blem, Kamil Kuliga, Szabrowny Kucyk, Intera, KTBM32, Horsigon Wild, Krysku, Emil, Łukasz Puchalski, Cukrzysi Hypatia, osoby dające kawę, Dorowka, Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk, Cukrowy, George Soros, Lewatia Martawiczek, Marcin Harasimowicz, Silvanelka, Azur, Robin, Barnaba, Adam i Heinrich, a także osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Grub Mefisto, Pączek, The Boss, WZK, Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Cezar, Splend, Wlubel, Samrion, Adrian, Hubert Mazur i Klusek.